60 tysięcy ponad głosów, które uzyskała Trzecia Droga w województwie opolskim, to jest także niebywały sukces. Ponad 14,4% w skali ogólnopolskiej. To był wynik, którego mało kto się spodziewał. To oznacza realny wpływ, ponad 60 mandatów, które dadzą nam mandat do tego, żeby realizować te sprawy, o których mówiliśmy konsekwentnie przez 3 lata. Za te głosy dziękuję, ale dziękuję także za własne głosy. Te ponad 20 tysięcy głosów, ponad 5. wynik w kolejności, jeżeli chodzi o parlamentarzystów, którzy weszli do Sejmu w tej kadencji. To jest oczywiście ogromny przywilej, ogromny zaszczyt, ale także ogromne zobowiązanie wobec państwa i co tutaj chcę zadeklarować, to, że postaram się, zrobię wszystko, żeby tego zaufania po prostu nie zawieść. Także z tego miejsca dziękuję naszym partnerom z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pokazaliśmy wszystkim, jak bardzo potrzebna była ta koalicja. Widać, że ten sumaryczny wynik Lewicy i Koalicji Obywatelskiej jest podobny jak w wyborach w 2019 roku, ale właśnie te solidne prawie 15%, te 60 mandatów, to jest ta wartość dodana, którą trzecia droga wniosła, walcząc bardzo często na odcinkach frontu, które do tej pory nie były przez opozycję, przez demokratyczne siły obstawione. I bardzo się cieszę, bo to pokazuje słuszność tego, o czym mówiliśmy konsekwentnie od wielu miesięcy. Także tutaj w regionie udało nam się zrobić swoją robotę. Z 6 przedstawicieli, jaki obóz Zjednoczonej Prawicy miał w tym parlamencie, zredukowaliśmy to do 4. Niestety jeden z tych mandatów przypadł Konfederacji na ostatniej prostej. Tam niewiele głosów zabrakło, żebyśmy mieli drugi mandat z Trzeciej Drogi. Niemniej ta reprezentacja, która tutaj tworzyła ten rząd, została uszczuplona i ja myślę, że to będzie dobra zmiana, taka realnie dobra zmiana także tutaj dla Opolszczyzny. No i dziękuję mojej ekipie Gomoły, osobom, które po prostu z dobroci serca, bo za tym nie stały żadne pieniądze, żadne apanaże, po prostu wiara w ten projekt, wiara w to, że moja obecność na wiejskiej Warszawie może realnie zmienić coś, może zapoczątkować jakąś zmianę, że może przestawić zwrotnicę i nastawić nasz kraj na tory, które będą biegły w coraz to lepszym kierunku. Dysponowaliśmy kilkudziesięciokrotnie nawet mniejszym budżetem niż konkurencja z innych list. Polegaliśmy właśnie na dobroci ludzi, na ich dobrej woli i to przyniosło tak wspaniały efekt. To dla mnie jest takie, daje mi takie przekonanie, że po prostu inna polityka jest możliwa. Jest możliwa polityka bez kampanii w stylu dawania czeków, występów ze sceny, przecinania wstęg i innego tego typu praktyk, które realnej roboty dla ludzi tak naprawdę nie załatwiają, a można być blisko tych osób, można z nimi rozmawiać spod sceny i także ich zaufanie w ten sposób zdobywać. To mnie napawa dużym optymizmem. Chciałbym zadeklarować, że nie tylko tak się działo w kampanii, ale będzie się też tak działo przez najbliższe 4 lata. To nie jest koniec. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek tego, co przed nami. Po raz pierwszy w historii nie dostał się przedstawiciel Komitetu Mniejszości Niemieckiej do Sejmu. To jest moim zdaniem niebywała strata. Natomiast co mogę zadeklarować w swoim własnym imieniu, imieniu całej Polski 2053 drogi, to to, że mimo tego, że poseł Mniejszości Niemieckiej nie znalazł się w polskim Sejmie, to w tym Sejmie będzie osoba reprezentująca sprawy mniejszości niemieckiej, mniejszości śląskiej, każdej mniejszości tutaj z regionu opolskiego. Zawsze będę otwarty dla naszych przyjaciół z mniejszości niemieckiej na wszelkie rodzaju ich wnioski, ich troski. I co mogę zadeklarować od razu, będziemy od początku tej kadencji walczyć o cofnięcie odebrania subwencji na nauczanie języka niemieckiego, który tak wiele dobrego dla naszej Opolszczyzny dał, a co zostało w tak haniebny sposób tym naszym współobywatelom, obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej po prostu zabrane.